Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Leszku, nim zapytam Cię, co w tej dzisiejszej Ewangelii zwróciło Twoją szczególną uwagę, pozwól, że najpierw ja podzielę się z wszystkimi moim pierwszym, że tak powiem, wrażeniem. Mam, moi drodzy, nadzieję, że wszyscy jesteście po śniadaniu, a do obiadu jeszcze daleko, więc wybaczycie mi, że będę mówił o tym, o czym chcę powiedzieć, bo jakoś z tej całej dzisiejszej Ewangelii na pierwszy rzut oka to mnie zapadło to, czym żywił się święty Jan Chrzciciel. No, miodem leśnym to jeszcze pół biedy. To są czasy, kiedy jeszcze pszczoły nie zostały tak do końca ucywilizowane, nie ma jeszcze uli, nie ma jakiejś takiej planowej gospodarki bartniczej, ale już ludzie potrafią wykradać miód pszczołom, które gniazdują w lesie, w drzewach, w dziuplach, więc nie jest to jakieś, można powiedzieć, specjalne danie, miód leśny. Tym się żywi święty Jan Chrzciciel, chociaż mam wrażenie, że to jest deser, bo zasadniczym daniem jest, o zgrozo, szarańcza. Wiecie, co to jest szarańcza, tak? To jest taki bardzo żarłoczny, żyjący w czasami nawet kilkuset tysięcznych stadach, można powiedzieć, trochę kuzyn naszego konika polnego. Takie coś, co skacze, ma długą parę tych ostatnich tylnych odnóży, wędruje całymi dosłownie chmarami czy chmurami. Zdarzało się onegdaj, że nawet wędrowała plaga szarańczy do Polski, chociażby w czasach Jana Kochanowskiego, co on sam opisuje. No, te plagi szarańczy zdarzało się, że pustoszyły nasze pola. To tak jakby, nie wiem, na przykład tutaj do Jasienicy, gdzieś tam latem w lipcu, tuż przed żniwami przyleciała taka chmura szarańczy, obsiadła pola, no i w ciągu 3 dni znika nam całe zboże, które mamy zasiane. To była rzeczywiście klęska. Czy to można jeść? Bo mi się przypomina taka historia z pustyni właśnie, tam z tych kręgów geograficznych świętego Jana Chrzciciela, Jezusa, Ziemi Świętej. Na tę pustynię uciekali chrześcijanie w pierwszych wiekach, żeby uniknąć prześladowania, tam też, żeby odnaleźć ciszę i spokój. Jednym słowem, na pustyni narodził się ruch pustelników, takich ludzi żyjących w samotności, w modlitwie, kontemplacji. Co tam jeść na tej pustyni? No więc zdarzało się, że jedli różne rzeczy. No i kiedyś do takiego już zażywnego, starego pustelnika przyszedł taki młody, co to dopiero od paru tygodni był na tej pustyni, i mówi mu: ojcze, no fajnie tutaj na tej pustyni, tylko mi strasznie to robactwo doskwiera. No między innymi te szarańcze, ale inne robaki też tu są, no to jest okropne. Mówi ten stary, przyzwyczaisz się. Ja to przerobiłem na sobie. Mówi, jak tak na początku, jak zamieszkałem na pustyni, mówi ten staruszek, to jak sobie ugotowałem zupę, no nie wiadomo, z czego on tę zupę gotował, ale jak ugotowałem zupę i do talerza mi wpadła taka jedna szarańcza, wskoczyła, to ja całą tę zupę wylewałem. No tego się już nie da zjeść po prostu. Ale potem to tak parę lat minęło, już byłem na takim etapie, że jak mi taka szarańcza wskoczyła do tego talerza z zupą, no to ja ją tylko wyjąłem, odłożyłem gdzieś tam na bok, a no zupę zjadłem. No szkoda wylać, potem człowiek głodny chodzi. Ja mówię, a dzisiaj to już jestem na takim etapie, że naprawdę na pustyni jest ciężko z jedzeniem. Jak mi wskoczy szarańcza do zupy i próbuję potem uciec, to ja ją z powrotem do tej zupy, żeby mi nie uciekła, bo to zawsze jest to białko. Rzeczywiście były i są takie regiony w świecie, kiedy mozgrozo ludzie jedzą tego rodzaju pożywienie jak szarańcza, jak takie właśnie koniki polne, robaki. Jakbyśmy pojechali do Meksyku, to i dzisiaj sobie kupimy normalnie na ulicy. Stoją takie straganiarki jak u nas w Krakowie z preclami, z obwarzankami, czy z bajglami, jak to się mówi w Galicji. To tam stoją, mają takie wielkie worki foliowe i z nich sprzedają na wagę prażone koniki polne. One są specjalnie tam prażone, w jakimś oleju, pieczone, smażone, jeszcze doprawiane jakąś papryką, takie kolory mają cudaczne, czerwonawe. No i to się kupuje na wagę, chrupie się jak chipsy. Medycy obliczają, że dzienna dawka białka, którą, bo to bogate w białko jest jedzenie mimo wszystko, to trzeba by było, żeby nie być głodnym, żeby tych kalorii tam ze 2000 uzbierać z jakimś okładem, to trzeba by było z 400 sztuk takiej szarańczy zjeść. To ten święty Jan Chrzciciel biedny, to on chyba nic innego nie robił, tylko co tam parę zdań jakiś powiedział mądrych, to łapał te szarańcze, żeby ją zjadać. Ale do końca nie wiadomo, czy jadł szarańcze, czy przypadkiem nie żywił się owocami drzewa, które się nazywa szarańczyn właśnie. Tak można pomylić trochę drzewo z owadem.
to ma takie długie strąki, u nas znane już po wysuszeniu w sklepach kolonialnych, zwłaszcza przed wojną były popularne, dzieciom się to kupowało na Mikołaja chociażby. To był chleb świętojański, takie długie, wysuszone, bardzo słodkie laski. To jest właśnie szarańczyn. Kształtem przypomina to trochę taką szarańczę, być może tym Jan Chrzciciel się żywił. Tam są w środku nawet pestki, które po arabsku się nazywają karak i taka jedna pestka stała się wzorcem karata jubilerskiego. To tak się odmierza. A sproszkowane te owoce i przerobione na zagęszczacz mamy we wszystkich naszych keczupach, jogurtach E, jakieś tam 460 czy 430, to jest zagęszczacz produkowany z tego szarańczyna. No, my zrobiliśmy wycieczkę, Leszku, od robaków do keczupu, ale takie kulinarne skojarzenia. Nie polecam nikomu tej szarańczy, zresztą u nas na szczęście ciężko znaleźć, chyba że ktoś by bardzo chciał spróbować, ale to pierwsza rzecz, która tak uderza mnie w dzisiejszej Ewangelii. Obudziłeś mój apetyt, bardzo. Zaoszczędzimy na plemanii na kuchni dzisiaj, będzie skromny obiad, myślę, że za dużo nam nie przejdzie przez gardło tej szarańczy. Twoje skojarzenie, twoja pierwsza myśl po tej dzisiejszej lekturze Ewangelii. Postanowiłem wczoraj, wiesz, przemyśleć rzeczywistość pustyni i wpadła mi do głowy myśl, że Chrystus celowo, bardzo celowo wybrał właśnie pustynię jako miejsce kuszenia. Te pokusy on wiedział, że będą bardzo dojmujące, że być może nie sprosta tej pokusie i jej ulegnie, bo rzeczywiście szatan jest mistrzem w kuszeniu, jest geniuszem pokusy. Chrystus zdawał sobie sprawę z potęgi pokusy i popatrz, wybiera pustynię. Jeszcze wcześniej chciałem sięgnąć do Herberta, który w Potędze Smaku mówił o pokusie komunizmu. Ogromna pokusa, ale jakże prymitywna w porównaniu z kuszeniem szatana. Herbert powiada, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono. No właśnie, komunizm kusił siermiężnie, prostacko, a jednak mimo wszystko wybitne umysły ulegały pokusie totalitaryzmu. A co dopiero szatan? To jest geniusz pokusy. I teraz Chrystus wybiera pustynię, bo czym jest pustynia? Popatrz. Jej krajobraz jest surowy. Jej krajobraz jest w gruncie rzeczy spustoszony. Wzrok błądzi i nie ma się na czym zatrzymać. Nie zostaje na pustyni wzrok uwikłany w sieć intrygi świata. Nie zostaje uwikłany w splendor ziemi. Ten krajobraz jest tak surowy, że wzrok się męczy. I w końcu się poddaje, w końcu kapituluje. I co wtedy się budzi? Budzi się duch. Budzi się głębia i precyzja myślenia. Stąd konieczność pustyni i stąd wybór Chrystusa. Bo on wiedział, pokusy będą przemożne, będą ogromne, a pustynia pozwala pokusie sprostać. I rzeczywiście szatan ukazuje Chrystusowi wszystkie królestwa ziemi. I jak pisze Ewangelia, zapis ewangeliczny, i ich chwałę. W tekście łacińskim mamy et gloriam eorum, gloria, chwała, potęga, splendor, wielkość. Pokazuje Chrystusowi wszystkie królestwa świata i powiada, dam ci je. Oddaj mi tylko pokłon. Dam ci je, bo one do mnie należą. Ogromna pokusa, żeby królestwo świata wziąć za królestwo niebieskie. Bo jest królestwo świata tak cudowne,
tak porażające, że tylko krok, a można je uznać za Królestwo Niebieskie. I Chrystus, potężny duchem, przenikliwą myślą, powiada: idź precz, szatanie. Przejrzał. Królestwo świata to nie Królestwo Niebieskie. Moi drodzy, ja muszę coś wytłumaczyć, bo tak słuchając tego, co mówił wasz ksiądz proboszcz, to moglibyście sobie pomyśleć, ale nie o tym była Ewangelia. No, właściwie o tym była Ewangelia, faktycznie, bo ja przeczytałem Ewangelię o tym, jak Jan Chrzciciel na pustyni głosi, że trzeba się nawrócić, trzeba się poprawić i tak dalej. Ale to, co powiedział Leszek, to jest, to dzieje się właściwie w tym samym czasie i w bardzo pobliskim miejscu. Bo ta pustynia to nie jest Sahara, ta piaszczysta gdzieś tam na północy Afryki. Mówimy o pustyni judzkiej, tam w Izraelu dzisiaj, gdybyśmy pojechali. Jak się z Jerozolimy wyjedzie tylko kawałeczek na wschód, zacznie się zjeżdżać w dół, w stronę Jordanu i Morza Martwego, to zaraz zaczyna się pustynia judzka. Gdzie Jan Chrzciciel głosi to wszystko? Gdzie on tam je te szarańcze, łapie, wybiera ten miód? Nad Jordanem, który jest jakby na obrzeżach, na skraju pustyni judzkiej. To jest zaledwie około 35, może 40 kilometrów od Jerozolimy. Tylko że Jerozolima jest w górze, 800 metrów nad poziomem morza, a ten Jordan tam jest ponad 200 metrów poniżej poziomu morza. Trzeba 1000 metrów na przestrzeni tych 40 kilometrów pokonać różnicy wysokości. Czemu jest ten Jan Chrzciciel tam, akurat w tym miejscu? Bo przez całą Palestynę z północy na południe, wzdłuż, równolegle jakby do brzegu Morza Śródziemnego, płynie sobie rzeka Jordan. Przepływa przez Jezioro Galilejskie, płynie właśnie na obrzeżach Pustyni Judzkiej i wpada do Morza Martwego. Niedaleko ujścia Jordanu do Morza Martwego jest oaza na pustyni, ona się nazywa Jerycho. Pewnie słyszeliśmy, takie, to jest najstarsze do dzisiaj istniejące i najniżej położone na świecie miasto. W depresji poniżej 200 metrów poniżej poziomu morza leży. Właśnie nad tym Jerychem rozpościera się łańcuch górski. Najbliższa góra nad Jerychem to jest tak zwana Góra Kuszenia. Nawet jest kolejka, takie wagoniki na nią jeżdżą, nie na sam szczyt, ale do połowy jej wysokości. I to jest góra, według tradycji właśnie tam, to o czym mówi Leszek, miało się odbyć to kuszenie Jezusa na pustyni, bo Jerycho to jest oaza, a dookoła jest pustynia. Nie piasek, ale skały i kamienie. Parę kilometrów stąd, dosłownie kilka kilometrów stąd, jeszcze bardziej na wschód, kończy się oaza, zaczyna się dalej pustynia i potem jest ta rzeka Jordan i tam jest Jan Chrzciciel. Na dobrą sprawę, jakby Pan Jezus tam stojąc na tej górze kuszenia wytężył wzrok, to może by nawet gdzieś tam zobaczył tę rzekę Jordan, w każdym razie jej dolinę, i być może sobie tam domyślił się, że tam ten jego poprzednik Jan Chrzciciel jest. Czemu Jan Chrzciciel jest w takim miejscu? Dlatego, że wzdłuż Jordanu przez te pustynie wędrują karawany kupieckie, a także pielgrzymki, które idą na przykład z Galilei, tak jak chodził Jezus z Maryją i z Józefem, do Jerozolimy. Idą tamtędy. To nie jest najkrótsza droga, ale ona jest wzdłuż rzeki. A więc można napoić zwierzęta, można znaleźć wodę dla ugaszenia własnego pragnienia, można tam zaobozować, przenocować. No potem już za jeden dzień można te 40 kilometrów przejść przez tę pustynię judzką, jak się wcześnie rano wyjdzie, żeby już z nad Jordanu przejść do Jerozolimy. Nie trzeba było wody szukać po drodze, mając jej zapas na cały dzień wędrówki. A więc tam jest wielki ruch ludzi. Tam właśnie nad tą rzeką. I to tam Jan Chrzciciel wybrał sobie miejsce. To jest zastanawiające, Leszku, prawda, że Jan Chrzciciel mówi o Panu Bogu nie w Jerozolimie, w najświętszym miejscu świata, mieście świata, nie gdzieś na przykład w jakimś przedsionku świątyni, czy na jakimś dziedzińcu świątyni, tak byśmy się mogli spodziewać. No gdzież można mówić o Panu Bogu bardziej niż no w kościele właśnie. Tylko pustynię sobie wybiera. To jest ciekawe, zastanawiające, czy jest w tym jakiś znak czasu dla nas. Gdyby dzisiaj Jan Chrzciciel przyszedł, to stanąłby na twoim czy na moim miejscu tutaj mówić o Jezusie, czy znowu by wybrał jakąś pustynię? Myślę, że by uciekł na pustynię, uciekł stąd, bo rzeczywiście ta perspektywa świątyni rodzi ogromną pokusę. Czym jest perspektywa świątyni?
jest perspektywą splendoru, ogromnego bogactwa, niekoniecznie ekonomicznego, ale takiego bogactwa nasyconego pustotą, szatami, nadętymi postaciami. To jest splendor, który razi, bo jest takie światło, które jest fałszywym rażeniem człowieka. Lucyfer znaczy tyle, co nosiciel światła. Ale jakiego światła? Zwodzącego i pustego, oślepiającego. No i właśnie, i perspektywa świątyni taką pokusę rodzi. Jan Chrzciciel wiedział, dlaczego wybiera pustynię. Żeby sobie przypadkiem nie pomylił siebie, ostatniego sługę z Mesjaszem, a miał pokusę, żeby zakłamać siebie i uznać siebie za Mesjasza i powiedzieć ludziom, którzy oczekiwali, że to on, bo pytali go, czy ty przypadkiem nie jesteś Mesjaszem, miał taką pokusę, żeby się za Mesjasza, za personę, osobę mesjańską uznać. Wybrał pustynię z tego samego powodu, z którego pustynię wybrał Chrystus, żeby nie ulec iluzji siebie jako Mesjasza, jako kogoś, kogo kompetencje przekraczają właściwe mu uzdolnienia. I rzeczywiście pustynia mu w tym pomogła. Powiesz za chwilę o tym, co to znaczy nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Uznał siebie za kogoś ostatniego. I to jest dzieło pustyni. Myślę, że Jan Chrzciciel nie głosiłby orędzia z perspektywy świątyni. Rzeczywiście, masz rację, że w postaci świętego Jana Chrzciciela nie ma jakiegoś splendoru, nie ma jakichś szat, jakichś insygniów, nie ma jakichś oznak władzy. Jest totalne uniżenie. No, nawet to już słyszeliśmy, co je, prawda? To nie są jakieś wytworne, wykwintne potrawy, tylko jakieś robactwo. Jak się ubiera, ma odzienie z sierści wielbłądzie i pas ze skóry około bioder, tak czytamy w Ewangelii. Dokładnie to, mówiąc wprost, trzeba by było powiedzieć, przepraszam za wyrażenie, ale on ma skórzane majtki. To znaczy, to pas około bioder to jest po prostu bielizna w tamtych czasach. Popatrzcie, to jest tak jak Pan Jezus na krzyżu, on też ma taki około bioder, tylko ma taką przepaskę płócienną. Tak ludzie wtedy takiej bielizny używali. On ma ze skóry to. To jest pamiątka tego, że jak Adam i Ewa zgrzeszyli, najpierw sobie zrobili takie byle jakie ubrania, okrycia z liści figowca, tego listka figowego użyli. Pan Bóg zobaczył, jak oni są ubrani, mówią, a nie wyśliliście się, i dał im ubranie ze skóry zwierząt. To czytamy w Księdze Rodzaju. A więc tym samym pokazuje tym wszystkim ludziom, słuchajcie, ja jestem synem Adama i Ewy, ja jestem grzesznik, ja nie jestem żaden święty, żebyście nie myśleli. Ja chodzę w takim ubraniu, jak ci nasi prarodzice, kiedy upadli, kiedy zgrzeszyli. Z sierści wielbłądziej, to musiało gryźć, drapać, coś strasznego. No ubierzcie sobie coś z surowej wełny, skarpetki, a niechby tak ktoś miał jakiś szalik na gołe ciało. Przecież to się nie da wytrzymać. On w czymś takim chodzi. No i rzeczywiście wywołałeś mnie, Leszku, powiem o tym, co on mówi o sobie, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów u tego, który po nim przychodzi. Ja myślę, że święty Jan Chrzciciel był nawet wychowywany w takim duchu, bo jego historię narodzin czytamy u świętego Łukasza w Ewangelii. Tam pamiętamy Zachariaszowi, tacie Jana Chrzciciela, pokazał się anioł w świątyni, powiedział mu, urodzi ci się syn, to nieważne, że twoja żona Elżbieta jest niepłodna, że już ma swoje lata, urodzi wam się syn, no i ten syn się urodził, Jan Chrzciciel. I być może Zachariasz opowiadał swojemu synkowi nieraz, Jasiu, Jasiu, wiesz, ciebie anioł ogłosił, że się urodzisz, ty będziesz kimś wielkim, a ty, o dziecię, zwać cię będziesz Synu Najwyższego, prawda, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Tak śpiewa Zachariasz pięknie, kiedy Jan się urodził. Potem pewnie go ludzie nawet na tej pustyni przychodzili, klepali po plecach, mówią, Jasiek, Jasiek, ty się nadajesz na Mesjasza jak nikt inny. I on musiał to zrobić, żeby pokazać, słuchajcie, zrozumcie, ja nawet nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Co to znaczy? Zaraz wam to wytłumaczę, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że zapraszam was na
obiad. Spokojnie, to nigdy nie nastąpi, ja nie umiem go gotować, a szarańczą ani innym rowasem was nie będę częstował. Ale załóżmy teoretycznie, że żyjemy w czasach Jezusa, jestem gospodarzem, zaprosiłem was na obiad, przychodzicie do mojego domu, ja tam mam całe mnóstwo ludzi służących, jakaś Kaśka gotuje, jakiś Jasiek tam nakrywa do stołu, prawda, i wy przychodzicie ładnie ubrani, elegancko wcześniej wykąpani, ale na ulicy nie ma chodnika, nie ma bruku, nie ma asfaltu, więc jak przyszliście do mnie, choćby nawet z niedaleka, no to idąc w sandałkach, czyli te takie skórzane łatki na podeszwie przywiązane do stopy rzemieniem, nogi wam się zbrudziły. No i co, będziemy siedzieć tak z brudnymi nogami? No nie wypada. Wycieraczki nie ma, bo jeszcze nie ma kastoramy, żeby kupić. No więc jakoś inaczej trzeba coś zrobić. No to jest taki zwyczaj, że jak wchodzą goście do domu, to jakiś służący stoi w drzwiach, schyla się, sadza na krzesełku tego gościa, który przychodzi, czyli posadzi was, rozwiązuje rzemyk u waszego sandała, bierze miskę z wodą, myje wam nogi, wyciera, a potem wam te sandały na powrót zakłada. No ale wiecie, kogo ja tam wyślę do tych drzwi? Kaśki nie wyślę, bo gotuje. No jak ona tam pójdzie myć te nogi, no to zero obiadu. Jaśka nie wyślę, bo on zastawia stół, te talerze tam, sztuczce, wszystko. No zaś nie być, przecież musi to być. To wyślę takiego, co nic nie ugotuje, bo przypali i talerzy nie porozkłada, bo wszystko porozbija. Najgłupszego wyślę, bo to nie trzeba mieć matury, żeby nogi komuś myć, prawda? Więc ten, co rozwiązuje rzemyk u sandałów, to jest najniższy sługa, taki powiedzmy już do niczego innego się nie nadający. To ten Jan Chrzciciel mówi nam dzisiaj takie niesamowite słowa, słuchajcie, żebyście nie myśleli, że ja jestem Mesjaszem, ja się do niczego nie nadaję, ja jestem mały, grzeszny człowiek, ja nawet nie jestem godzien, nawet się do tego nie nadaję, żeby temu, co po mnie przychodzi, rozwiązać rzemyk u sandała, żeby mu nogi umyć. A potem popatrzcie, sam Pan Jezus w wieczerniku, którego pamiątkę my mamy teraz w czasie mszy świętej, schyli się, przepasza się prześcieradłem, rozwiąże sandały i umyje nogi swoim uczniom i powie, jak ja wam uczyniłem, tak i wy czyńcie sobie. To jest wielkość Jana Chrzciciela. Wbrew pozorom, w tym jego uniżeniu, no właśnie Bóg wywyższa to, co jest uniżone. Niesamowita, mnie święty Jan Chrzciciel niesamowicie imponuje w tej dzisiejszej Ewangelii tym, co mówi. Skąd się bierze ta wielkość? Z pustyni, prawda? Sięgnijmy teraz, Jacku, do czasów obecnych. Zanim sięgniemy do czasów tych teraz, sięgnę po fragment z Księgi Izajasza. Izajasz pisze tak. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Popatrz, na pustyni mogą się pojawić drogi, mogą się pojawić ścieżyny. One wyłaniają się z jakiejś tęsknoty. One wyłaniają się, te drogi, z jakiegoś głębokiego pragnienia. Chciałoby się sparafrazować te słowa Izajasza i powiedzieć, dajcie spokój, nie wspominajcie już triumfalizmu kościelnego. Zostawcie to, zostawcie te czasy minione. Popatrz, mamy do czynienia z pustoszeniem Kościoła. Z różnych stron, na różną skalę, czasami przesadną, to już nie będziemy w to wchodzić. Pustoszony jest Kościół poprzez afery personalne, afery ekonomiczne, pedofilskie, pedalskie. I co? I co się dzieje? Trzeba żałować owego splendoru Kościoła? A może trzeba, żeby Kościół, który był twierdzą, który był ogromnym, pełnym splendoru miastem, stał się pustynią? Może trzeba by było, żeby na tej pustyni zrodziła się droga, która wyprowadzi dalej, która pozwoli odróżnić ziemską instytucję Kościoła, podlegającą różnego rodzaju skażeniom, od Królestwa Niebieskiego, nie mylić Kościoła
instytucji kościelnej z Królestwem Niebieskim. To, że ona zostaje spustoszona, to chyba dobrze, bo odsłania się pustynia, która pozwala człowiekowi na przenikliwość i bystrość myślenia. Budzi się ludzki duch i to chyba jest dobrze. Ja zaproponowałbym, Leszku, nam wszystkim, żebyśmy spróbowali doświadczyć pustyni. Pustynia jest wszystkim ludziom potrzebna, takie bycie na pustyni, wyjście na pustynię. Widzimy tego przykład chociażby w narodzie wybranym, który z Egiptu do ziemi obiecanej wędruje przez pustynię. Oni przez tę pustynię z tego Egiptu do tego Izraela to mogli przejść za, no, powiedzmy, góra 2 miesiące, a szli 40 lat. To jest niewyobrażalnie długo. Dlaczego tak długo szli? Mówimy, pobłądzili na pustyni. Tam pobłądzili. To zaś nie jest tak trudno kierować się gwiazdami i dojść, gdzie trzeba. Oni musieli tak długo być na pustyni, dlatego że oni jak wyszli z Egiptu, to najpierw żałowali, że wyszli. Oni żałowali. Żal im było jakiegoś, może ciężkiego, ale stabilnego losu. Żal im było jedzenia, które tam mieli. Tu na pustyni tylko manna i woda ze skały. Żałowali. Oni musieli przebywać pewnie z 10-15 lat, żeby przestać żałować. A potem, żeby przez kolejne 10-15 lat sobie poszukać czegoś nowego i wreszcie przez kolejne 10-15 lat ostatnie już, żeby zacząć tęsknić za ziemią obiecaną. To jest coś takiego. Po to jest pustynia, żeby człowiek odżałował przeszłość, żeby o niej zapomniał, machnął na nią ręką, potem przeżył jakąś pustkę, a potem zaczął tęsknić, albo mówiąc inaczej, czekać. I to dlatego czytamy dzisiaj tę Ewangelię o pustyni, bo my, Adwent to jest czas czekania, to jest czas, kiedy my żałujemy za naszą przeszłość, nasze grzechy, kiedy mamy to poczucie pustki w sercu i kiedy zaczynamy tęsknić. No właśnie, jest taka arabska opowieść, a Arabowie mówią tak, jakbyś był na pustyni, to uklęknij i przyłóż ucho do ziemi. I wtedy usłyszysz, że pustynia płacze. Pustynia płacze. Dlaczego pustynia płacze? Płacze, bo chciałaby być ogrodem. Bo chciałaby zazielenić się i zakwitnąć. To jest płacz pustyni. Moi drodzy, my żyjemy w blichtrze, w splendorze, w szumie, w wielkim hałasie. Jesteśmy atakowani tyloma obrazami, tyloma bodźcami, telewizja, komputer, smartfon, tablet. Popatrzcie, zastanówcie się, kiedy słyszałeś ostatni raz swój oddech? Kiedy miałeś tak cicho w domu, żeby usłyszeć bicie swojego serca? My jesteśmy ciągle zanurzeni w jakimś hałasie. Może trzeba na chwilkę zrobić sobie pustynię, powyłączać to wszystko, powyciągać te wtyczki, powciskać te guziki, żeby usłyszeć swój oddech, żeby usłyszeć bicie swojego serca, żeby przeżyć pustynię, żeby zatęsknić, żeby popatrzeć. Moje serce jest pustynią, ale moje serce płacze, bo chce być ogrodem, chce się odmienić. Kiedy święty Jan Chrzciciel mówi to, co powtórzy Jezus, kiedy on wróci tam z tego Jerycha, z tych okolic, z tej góry, pokuszeniu, przyjdzie nad Jordan. Pierwsze słowa, kiedy po wyjściu stamtąd wypowie, to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się, to znaczy zamieńcie pustynię waszych serc, żeby znowu stały się te wasze serca ogrodem, żeby zakwitły, żeby w nich na nowo pojawiło się piękne życie. I myślę, Leszku, że to jest takie bezpośrednie podsumowanie tej dzisiejszej Ewangelii, tego bycia na pustyni, z którego wracamy powolutku, tak jak wrócimy z tej mszy świętej z Kościoła do naszego życia, do naszych domów, naszych codziennych spraw. Wrócimy po to, żeby przeżywszy, doświadczywszy pustyni, na nowo nasze serca mogły zakwitnąć, mogły ożyć. Pozwól, że na koniec przytoczę kazus Fryderyka Nietzschego. Nietzsche był chyba najbardziej zjadliwym w dziejach europejskiej kultury krytykiem chrześcijaństwa i krytykiem Kościoła. Najbardziej trującym. Każdy, kto sięgnie po lekturę Nietzschego, po jej przeczytaniu, staje się inny. Taki był Nietzsche. Najbardziej zjadliwy, bezwzględny i najbardziej inteligentny. I oto ten Nietzsche miał wielkie opory, kiedy przyszło mu sięgnąć po Ewangelię, bo sięgał.
ale czynił to niechętnie. Jakaś siła go pchała i coś go odpychało, ale sięgał. I po jakiejś, którejś kolejnej lekturze Ewangelii zanotuje tak. Co oznacza radosna nowina? Że znaleziono życie prawdziwe, życie wieczne. Nie obiecuje się go, ono istnieje, jest w nas. Jako życie w miłości. W miłości bez pomijania kogokolwiek i wykluczania. Bez jakiegokolwiek dystansu. Każdy jest dziecięciem Bożym. Oto wynik zmagań Nietzschego z chrześcijaństwem i z Kościołem. Co nam pozostaje w spustoszonym Kościele? Co nam pozostaje w Kościele, który zmienia się w pustynię? W ostatnich partiach ziemi Urlo pytał Czesław Miłosz, cóż mają począć ludzie, dla których niebo i ziemia jest za mało i nie mogą żyć, jeżeli nie oczekują nowego nieba i nowej ziemi. Cóż nam pozostaje? Pozostaje nam sięgnąć po tekst Ewangelii. Amen.